Ejka, witajcie w kolejnym odcinku z Clan Folk. Zanim zaczniemy na pełnej, no to mamy kilka rzeczy do zrobienia. Mianowicie zaczniemy od tego, że musimy wziąć naszego kocura, który jest tutaj, i musimy mu zmienić imię na Teddy. Także Teddy od dzisiaj jest naszym kotem i o, Aura jest jego człowiekiem. Także całkiem ciekawie, całkiem ciekawie. No okej. Okay. Również Wiedźma napisała komentarz, jak można przypisać łóżko. Więc jak dobrze pamiętam, wejdźmy sobie w drzewo. Greg jest z Aurą i Ramenikiem. Więc moglibyśmy tutaj przypisać Grega i Aurę. Dokładnie. I do tego małego łóżka przypisać Ramenika. Gdzie jest Ramenik? Ramenik jest tutaj. No i do tego podwójnego łóżka. Przypisujemy wtedy Wiedźmę i... No, gdzie jest Gibbon? Gibbona nie widzę, jest Gibbon. A, oni się od razu dwójką przypisują, także fajnie. I do łóżka w ich pokoju przypisujemy fosforka. Dokładnie tak. Dostawimy od razu zlecenie na budowę łóżka, bo mamy, jak dobrze pamiętacie, tutaj pracownika, więc sobie go od razu weźmiemy. Dobra, w podstawowych potrzebach mata do spania, ciach, niech ona tutaj powstanie, mam nadzieję, że to szybko zrobią, kosze się robią, no i chyba wszystko powolutku tutaj jakoś sobie działa. Dobra, zobaczmy jeszcze, czy ja mogę im jakieś obsiewanie trzciny zrobić. Dokładnie tak, można tutaj pododawać, zawsze troszkę bliżej będzie, także pododajmy i od razu może zebranie tej trzciny, gdyby się dało. Jedzenia mamy na 4 dni, więc powoli te zapasy się nam uzupełniają i tylko 100% zbioru, ale 100% zbioru mamy tutaj, także super. Oj, nie do końca to chciałem zrobić, więc fajnie by było anulować te prace, czyli chyba X-em, dokładnie tak. I mamy jeszcze kocicę, więc jakby ktoś chciał być kocicą, może jakaś chętna dziewczyna, no to jak najbardziej tutaj dajcie znać, to ważnik dam. Dobra, musimy dzisiaj dokończyć chatę, to jest podstawowa rzecz. Nie wiem, czy ta muzyka troszeczkę w grze nie jest za głośno. Gdyby była za głośno, to dajcie znać, ale mam nadzieję, że jest wszystko w porządku. Dobrze, więc kończymy dzisiaj chatę. Fajnie by było zająć się również żelazem oraz ogarnąć magazyn. Magazyn, wydaje mi się, że sensownym miejscem na zbudowanie go będzie miejsce gdzieś tutaj. Tylko że w tym celu będziemy znowu musieli wyczyścić trochę terenu. Aha, no i jeszcze, tak w zasadzie, to byśmy mogli postawić zwierzęta, gdzie są zwierzęta? Nie psie łóżko, tylko kocie łóżko byśmy mogli postawić. I koty by mogły spać w sumie osobno. Na razie mogą spać razem z rodzicami, razem z ludźmi. Myślę, że to nie jest żaden problem. Dobra, troszkę zadań jest, głównie zadania z przenoszenia, ale to raczej nie powinno być żadnym problemem. Nasza kolonistka być może niedługo będzie też chciała do nas gdzieś tam dołączyć. Widzimy w ogóle, właśnie, ja jej mogę również ustawić zadania, dokładnie, więc możemy jej dać takie rzeczy jak właśnie zbieranie do góry, jakieś zbiory, myślę, że również sprzątanie by się przydało wyżej dać, żeby ona się tym zajmowała. Tego nie lubisz, to się tym w ogóle nie zajmuj. No i przenoszenie, tak chyba podstawowa rzecz w tym wszystkim. Także dobra, tutaj mamy projekt domu. No i dom ma ten problem, że ze dachem na razie sobie nie poradzimy. Jak chodzi o palenisko, ale to matę oczywiście przestawimy, także się tym nie martwcie. Na razie musi tak być. Coś odblokowaliśmy w ogóle. Aha, pewnie paletę na dzbanki. Dokładnie tak, więc spoko. No dobra, myślę, że to odpowiedni moment, żeby zacząć planować ten magazyn, więc będziemy do tego celu potrzebowali troszeczkę tutaj zadbać o teren, więc musimy ściąć drzewa. Drzewa zetniemy tutaj. Wiecie co, w ogóle oczyścimy cały ten plac z drzew. Zbierzemy też tutaj jakieś gałęzie, jeżeli coś jest, grzyby jakieś, jeżeli są. Myślę, że damy im też zlecenie na od razu zebranie... zbieraj rośliny, właśnie.
Tu chyba wszystko się będzie dało zebrać, więc niech oni zbiorą dosłownie wszystko, co tutaj jest. Oczyśćmy cały ten teren. Myślę, że będzie jak znalazł. Okej, okay. Brakuje nam no wielu rzeczy niestety, ale nic na to nie poradzimy. I trzeba będzie się zająć żelazem. Żeby się zająć żelazem, to potrzebujemy takie rzeczy jak dymarka, tak? Dymarka, dokładnie. Potrzebujemy dymarkę i dymarkę postawimy sobie w takim miejscu, żeby w niczym nam to nie przeszkadzało kompletnie. Więc chyba to miejsce wydaje się być sensowne, bo nic się tutaj nie podpali. Na razie tutaj, w przyszłości oczywiście będziemy to wszystko przenosić. Wiecie, na początek no jest, że tak powiem, lekki burdel, jeżeli tak to można nazwać. No ale nie ma innego wyjścia. Dobra, mamy około 130 zadań, głównie przenoszenia, zbiory, więc niech oni się tym wszystkim zajmą. Dajmy im troszeczkę odpocząć. No i myślę, że chyba będziemy mogli też pomyśleć, jak to wszystko zrobić. Dobra. Czy te nasiona nam się... Czy ziarna? Te ziarna nam się niestety psują. Więc fajnie by było... O, szczur padł. Weźmy tutaj, żeby oni nie stawiali tych dzbanków. A te dzbanki sobie postawimy w palecie na dzbanki. I na razie tą paletę damy tutaj. I potrzeba byłoby też zrobić paletę na ziarno. Tą paletę na ziarno postawimy właśnie tutaj. Niech to będzie może w ten sposób. Mamy handlarza. Co tutaj handlarz ma ciekawego dla nas? Owce, okej. Co on kupuje? Kupuje skórę, kupuje siano. Mamy całkiem sporo tego siana na wyposażeniu i chyba nie będziemy go aż tyle używać, przynajmniej jeszcze nie będziemy. Worki to jest towar taki dość deficytowy. Czy ja chcę kurę? Na razie nie będę miał chyba gdzie tych kur ogarnąć. Tak samo z owcami. Możemy sobie jajka kupić, ale aczkolwiek nic nam to nie da. To na razie go po prostu wyprosimy. Widzicie, on tu przyszedł ze zwierzakami właśnie na sprzedaż. To jest akurat fajnie zrobione w tej grze. Mega mi się to podoba. Ej, dobra, i dlaczego oni nie ścinają tych drzew? Mimo, że ja im dałem jasny komunikat, żeby to wszystko zrobili. No nie wiem, ciężko powiedzieć. Dobra, ściany powoli się dostawiają. No niestety dachu jeszcze nie mamy, ale to wkrótce będzie wszystko stało. Nie ma z tym żadnego problemu. Wychodki działają. Kompost widzę, że jakiś tutaj zaczyna się zbierać. Nie wykorzystujemy jeszcze kosza żadnego, więc... Powolutku wszystko i chyba kończyć będzie nam się za niedługo też glina. 600 gliny mamy co prawda, ale dajmy jeszcze zlecenie na dodatkowe. I fajnie jakby ktoś się zajął tymi ubraniami, bo one sobie tak leżą i leżą i po prostu nic się z nimi nie dzieje. Fajnie jakby do koszów je poprzenosili, widzę, że właśnie ktoś się tym zajął. Węgiel robi się i do dymarki nie mamy czego, cegieł. No oczywiście, że nie mamy cegieł. Żeby inaczej, cegły się dopiero wyrabiają. Okej, tu się wypalają nam płytki ceramiczne, a tu się wypalają cegły. No okej. Płytek na razie chyba też tyle nie będziemy potrzebowali. Czy my właśnie mamy jakiś stojak do przechowywania tego? Ale chyba jeszcze nie mamy. Dobra, widzę, że wycięli tutaj ładnie te drzewa, także spoko. Każmy im usunąć te pieńki. Oszczędzimy sobie tutaj troszeczkę terenu i wydobądźmy również te drzewa, które nam tutaj będą przeszkadzały w budowie. Czyli tak, 100% zbioru wyłączamy, to jeszcze może gdzieś zahaczymy. Te krzaczki tutaj chyba mogą zostać, tak mi się wydaje. Tak, raczej będzie sensownie. I od razu jeszcze obsiewanie trzciny, którą wydobyliśmy, czyli gdzieś tutaj wydobyliśmy. Chyba można tak powiedzieć śmiało, tak mi się przynajmniej wydaje. Raczej chyba nic nie anulowałem przypadkiem. Dobra, dajmy tutaj wyższy priorytet na tą dymarkę. I widzę, że zadania im maleją, więc dajmy im zlecenia na wydobycie torfu. Fajnie jakby to się stało. I dajmy też zlecenie na zbieranie kamieni. Kamieni tutaj troszeczkę mamy. I myślę, że od razu byśmy sobie wyłożyli wtedy
jakąś dróżkę może tutaj do tego torfu, żeby oni troszeczkę szybciej chodzili. Boże, o, jakoś tak w ten sposób pojedyncza taka ścieżka. I gdzieś tutaj sobie zrobimy miejsce na przechowywanie tego wszystkiego. Dobra, podłoga z płytek, magazyn kamieni w końcu się odblokował. Stos torfu również, więc całkiem spoko. Magazyn kamieni, możemy to śmiało tutaj sobie postawić. Niech może to będzie... A obok tego kosza z gliną. Raczej chyba jeden wystarczy na razie. A muckarnia też tutaj troszeczkę... przeszkadza, więc przestawimy ją tutaj. Może tego drzewa nie będą musieli wycinać, a jak będą, to trudno. Będzie kolejny pieniek, więc nie zaszkodzi, nie zaszkodzi. Widzę, że już przy... Aha, dobra, czyli będą musieli to drzewo usunąć. I pieniek zapewne też. Gibbon już to robi, także spoko. Ściany się dorabiają, dymarka czy postawiona? Jeszcze nie. Cegły się dostarczyły, kamień jest, gliny nie ma, więc musimy kolejne zlecenie na glinę zrobić. Zróbmy troszkę większe. Tor widzę, że ładnie wydobyli, także też spoko. No więc chyba trzeba będzie zrobić tutaj miejsce na przechowywanie tego wszystkiego. Czyli tak, 100 torfu i to chyba nie ma znaczenia, czy będzie pod dachem, czy nie. Ale jeżeli ma, to zaraz sobie tu coś do tego zbudujemy. Więc wybudujmy taki 100 torfu. Niech to sobie stoi. Co do łowiectwa, to widzę, że na razie też za wiele tutaj nie mamy do rzeczy do polowania, więc no, wygląda to dość słabo. I będziemy też mogli rudę darniową ogarniać. A, postawmy sobie ten stos też tutaj tak koło tej dymarki, żeby to stało w przyszłości, bo my to żelazo w ogóle gdzieś mamy. Zapewne. Niech ten pieniek również usuną. Na razie nam się on na nic nie przyda. Czy mamy coś do przechowywania kłód? Mamy. Dobra, to te kłody może dajmy na razie, niech oni je przechowują. Kurczę, ciężko powiedzieć gdzie. Dobra, na miejscu magazynowym. Może tutaj. Stos kamieni też by się przydał. Tu ksiana też by się przydał, więc może te stogi gdzieś tutaj postawimy, żeby były. Ale to za chwilkę. Dobra, mamy ogarnięte miejsce na magazyn. Możemy tutaj się pobawić. No i co? Myślę, że nie będziemy tutaj jakoś szczególnie kombinować i chyba polecimy albo w słomianą ścianę, chociaż tej słomy nie mamy wcale za dużo. Mamy sporo kłód, więc można by zrobić ścianę z kłód. I myślę, że to chyba byłoby sensowne. Jedna ściana, 10 ścian to 50 kłód. Kurczę, też tak nie do końca. Z kamienia, z cegły, no tych cegieł byśmy mieli sporo. Z drugiej strony tej słomy będziemy dużo potrzebowali, szczególnie w zimę. No i to, tu się pojawia problem. Bo jeżeli w środku byśmy chcieli coś palnego, to pojawia się problem. Gałęzi też będziemy potrzebować, ale gałęzi będziemy mieli przychód pasywny. Dobra, zróbmy ścianę z kłód. Zróbmy magazyn, może powiedzmy tak. Coś takiego. Czekajcie, zatrzymajmy, żeby oni tego nie zaczęli budować przypadkiem. Jak ja bym to widział? To musi być coś podłużnego raczej. Myślę, że chyba coś takiego. I to raczej nam wystarczy. Czy ja tu będę tyle miejsca potrzebował? Wydaje mi się, że nie. Że to możemy jeszcze delikatnie zwiększyć. I zrobimy sobie tak. Tutaj będą drzwi. Drzwi do stodoły. To pomaga dużym zwierzętom. Także raczej chyba słomiane drzwi wystarczą. Jakieś dwa okna tutaj wstawimy, żeby było troszeczkę jaśniej. Drzwi są. Podłoga. Podłogę sobie damy... Czy to coś daje do szybkości? Żwir daje do szybkości. Okej, warto wiedzieć. Czy ścieżka coś daje? No daje, więc w sumie takie klepisko możemy też zrobić. Dostawimy od razu tutaj ścieżkę. Stos rudy na razie damy w inne miejsce, więc potrzebujemy obiekty. I stos rudy żelaza. Niech on sobie będzie może tak... Czy to jest w ogóle palne? No jest palne, okej. Dobra, dajmy to po prostu tu. No i będzie trzeba zrobić jeszcze dach, więc dach to jest rzecz istotna. Wydaje mi się, że... Kurczę, chociaż...
Magazyn nie musi być wcale duży, a może być na przykład szeroki. Wiecie co, czekajcie. Nie, przemodelujmy to delikatnie. Wydaje mi się, że to nie ma sensu w ten sposób robić. Tu mogą być drzwi, to fakt. Magazyn nie musi być duży, a magazyn może być podzielony na dwie części. Więc w zasadzie wspomniana ściana też by nie była głupia. Palność jest średnia. Ściana z gliny ma niską palność, z cegły ma też zerową. Dobra, zróbmy ścianę z kłód jeszcze raz. Postawmy to w ten sposób. Niech tu będzie, powiedzmy, taka główna część magazynowa. Niech to będzie, powiedzmy, szerokie na tyle. Do tego zrobimy dobudówkę w postaci takiego, jeżeli mogę to tak nazwać, warsztatu. I postawimy to na, powiedzmy, dwie ściany. A nawet może troszeczkę dalej. Czyli tak, to byśmy wyburzyli. Nie, wróć, tak, w ten sposób. Podłoga, ścieżka na ziemi. Tutaj chciałbym to wszystko ładnie ubić. A nawet, wiecie co, nawet może dajmy tą ścianę jeden dalej. Dokładnie tak. Czyli ścieżkę również trzeba będzie dać tutaj. No i tu by się przydała jakiś lepszy dach by się tu przydał, ale na razie mamy tylko strzechę. Więc wywalmy to wszystko strzechą, ten dach się powinien móc zbudować. Tu będziemy mieć zadoszone miejsce na jakieś warsztaty, coś w ten deseń. Więc od razu jeszcze ścieżkę bym chciał wyłożyć, no powiedzmy tutaj. Ten magazyn chyba w ogóle możemy już całkowicie usunąć. Nie będzie on nam potrzebny, możemy przyspieszyć grę. Coś tam odblokowaliśmy, tak, sztabki żelaza, więc powiedzmy niech się 5, czy tam nawet 10, cały czas tych sztabek będzie. Oni mają teraz co robić, jest sporo do budowania, więc chyba też nam braknie słomy, jak dobrze sobie myślę. Muckarnia stoi, także od razu dajemy zlecenie na wydobycie w sumie całej trzciny, która tutaj jest. Bo to wszystko będzie nam potrzebne. 327 zadań, także całkiem sporo. Dużo roboty będą mieli, ale wydaje mi się, że to wszystko nam wystarczy raczej. Czy w ogóle to nam... Okej, piec kaflowy na torf. Czy to już jest zbudowane? Dalej nie, szkoda. Te piece sobie powstawiamy pewnie do mieszkań, znaczy no do domków. Na razie mają co robić. Dajmy im jeszcze zlecenie na glinę. Dodatkowo dach ze strzechy odblokowaliśmy, spoko. No to też jest strzecha, tylko to jest dach ze strzechy, okej. Przęsło dachu 3, ale z torfu się to robi. No ciekawa sprawa, ścianę z torfu również możemy budować. Okej, oni tutaj ubijają to wszystko fajnie. I jeszcze będziemy potrzebowali drzwi w jednym miejscu. Przydałyby się te drzwi... Tak sobie myślę, że jako takie wyjście do warsztatu, zróbmy je może tutaj. I będziemy mogli coś... Aha, działać. Dobra, tutaj widzę, że zdecydowanie zrobiłem jedną rzecz nie tak, więc tą ścianę burzymy. I ścianę z kłód stawiamy tutaj. Tak, dokładnie tutaj. Ścieżka na ziemi. No, powinno się wyburzyć. I mamy tartak odblokowany, więc całkiem fajnie. Kamienne palenisko, wędzarka do mięs. Super. Palność zerowa, sztabki wymagane i mamy moc grzewczą i kafelki grzewcze. No i deszcz hamuje oczywiście działanie. Więc to sobie wstawimy, skoro palność ma zerową, do naszego tutaj miejsca. Ale to za chwilę, jak poprzenosimy wszelkie, myślę, niepotrzebne rzeczy. O, i wiecie co? Od razu, jak możemy... ściana z plecionki. Płot z plecionki sobie tak. O, tutaj powstawiamy na zewnątrz, ażeby to ładnie wyglądało. Ewentualnie jeszcze można by zrobić furtkę. O ile się da zrobić furtkę. A tutaj się da zrobić furtkę. No i spoko. Będziemy mieli troszkę ładniej. W porządku. No to mamy wszystko zrobione tak jak trzeba. Aha, tylko jedna rzecz mi się nie podoba. I to jest rzecz taka. Tutaj bym jednak chciał pełną ścieżkę.
i zaczyna to jakoś wyglądać. Fajnie, gdyby ten stos torfu ktoś w końcu zaczął budować, ale widzę, że troszeczkę im to zajmie. I jeszcze widzę, że tak, prace zeszły, więc dajmy im kolejne zbieranie kamieni jako pracę. Widzę, że słomy, no ze słomą jest cienko, ale dużo poszło na dach, więc niestety, ale tak to wygląda. Dajemy zlecenie na obsianie tutaj trzciny. Niech się nasi koloniści kochani tym wszystkim zajmą. No bo kto jak nie oni, prawda? Dajemy też jeszcze zlecenie na zdobycie tutaj resztek tej trzciny, która tutaj się znajduje. No i obsiejemy jeszcze tutaj, czego nie obsialiśmy. Zawsze to dodatkowe zadania dla nich. Dobrze, skoro mamy magazyn, jak widać wygląda to tak, musimy mu jeszcze dorobić z dwa okna, tak sobie myślę. Z okna wstawmy powiedzmy, że tutaj powinien być wtedy jakiś prześwit. No i możemy powoli zanosić rzeczy, których tu nie potrzebujemy. Czyli tak, magazyn skór, stojak do suszenia, nawet dwa by się te stojaki przydały, tak sobie myślę. Czy da się to skopiować jakoś? Da się, super. Paletę na ziarna. Przenieśmy sobie również tutaj dodatkowo tą muckarnię. Przeniesiemy sobie do środka być może. I fajnie by było dodatkowo wstawić... czekajcie, przenieśmy to jednak tutaj. I fajnie by, myślę, było wstawić tutaj te stogi siana gdzieś przed całość, więc weźmy sobie przechowywanie. Stogi siana to chyba nie wpływa na to, czy mamy jakąś pogodę, czy nie, więc możemy to dać tutaj. Dobra, zobaczmy jeszcze, co my tu możemy zbudować sensownego do środka. Czyli tak, rudy to chyba gdzieś osobną kuźnię na to postawimy, tak sobie myślę. Ale tak, stos kłód to przeniesiemy na pewno gdzieś tutaj. Może tak nawet. Dodatkowo obok postawimy na pewno tartak. To musi być obok. Oprócz tego damy też na pewno tutaj jakieś stanowisko na gałęzie. Od tego będziemy raczej sporo mieć cały czas. Dobrze, czy my mamy również jakiś magazyn sensowny tutaj? Stos torfu, może niekoniecznie tutaj. Możemy na pewno jakąś kupę kamieni tutaj też gdzieś przenieść. Chyba, że mamy taką kupę gdzieś, a ja jej jeszcze nie widzę. A prawdopodobne jest to, że gdzieś ją postawiłem, tylko o niej zapomniałem. No i gdzie to jest? Tu są gałęzie, tu jest to z rudy żelaza, więc w sumie to... Dobra, na razie niech zostanie tutaj. Anulujmy to. I gdzieby tutaj można to wszystko zrobić? Czy tu wpływa na to jakoś temperatura? Cegła z wysuszonego torfu. Okej, czyli to się suszy. Dobra, spoko. Jak to się suszy, to spoko. Okej, podstawowe potrzeby, co my zrobiliśmy? Pochodnie na ścienną żelazną, jakieś piece, nie piece, paleniska. To wszystko jest. Miejsce na gnój, paleta na ziarno, stogi siana. Wszystko to mamy. No i kupa kamieni gdzieś na pewno była, tylko nie mam pojęcia, gdzie ją dałem. Naprawdę kompletnie nie mam pojęcia. Ale jeżeli nie ma, no to nieważne, postawmy ją sobie na przykład tutaj. Myślę, że dymarkę w zasadzie też byśmy mogli przenieść. Ona zapalić nic nie powinna. Więc dajmy sobie tą dymarkę... Oj, czekajcie, dajmy ją sobie tutaj. Wątpię, żeby to podpaliło cokolwiek. I miejsce na węgiel drzewny, czyli mielesz, też dajmy tutaj. Piece mogą sobie działać. One działają niezależnie od pogody, z tego co kojarzę, dokładnie tak. Może padać i one będą działać. Więc spoko, mają nasi ludzie troszeczkę zleceń. Strefa wyrobu ubrań, to też by fajnie było przenieść do środka, bo troszeczkę nam to robi problemów. I teraz tak, z tego magazynu wywalamy kłody, gałęzie, wywalamy... glinę na pewno, skórę suchą i świeżą również, popiół to no, na razie musi tu być, wszelkie snopy, jakieś łodygi lnu to też wywalamy, cegły z torfu, słomę, myślę, że rudę darniową też wyrzucimy, kamień wywalimy, sztabki na razie będą, to też wyrzucamy, węgiel drzewny, ruda żelaza, ok, dobra, ruda darniowa jednak leci tutaj.
O, możemy nawozy dodawać, więc spoko. Dość ciemno tutaj jest, wam powiem. Zastanawiam się, czy by tutaj gdzieś nie dołożyć jakiejś pochodni. Tylko nie wiem, czy ja takową gdzieś tu posiadam. To będzie pewnie w dekoracjach, nie. Więc dobre pytanie, gdzie to będzie? To może w podstawowych potrzebach. Pochodnia naścienna, palność średnia. I to się pali w stronę... Okej, to się pali w stronę taką. Raczej nam to nic nie podpali, bo to samo w sobie jest jakby palne, więc chyba będzie okej. A jak się spali, no to trudno, będziemy gasić pożar i jakoś kombinować, jak to wszystko zrobić inaczej. Dajmy ten 100 z rudy żelaza, przenieśmy to tutaj. A te kamienie, wiecie co, dajmy nie tyle co tu, co jednak mam chyba lepszy pomysł na to. I kamienie, przechowywanie kamieni, czyli kupa kamieni, damy sobie, powiedzmy tutaj, przed płot. I raczej będzie ok. Dobra, jedzenie nam się psuje niestety, szkoda. Mamy jedzenia w ogóle na 2 dni, całkiem mało. I teraz tak, potrzebujemy postawić jedną bardzo istotną rzecz, czyli wędzarkę do mięs. To nie jest w ogóle palne, ale będziemy wędzić mięso. Mięso wędzone oczywiście wytrzymuje dłużej, więc również spoko. I jeszcze stojak. Aha, stojaki 2 mamy. Nie mamy niestety skór, ale możemy zapolować na dzikie zwierzęta. Jest coś tutaj do zapolowania? Tak, przejadę po mapie, nic nie widzę za bardzo, ale mam nadzieję, że coś jakimś cudem się uda złapać. Zbierzmy jagody, pozbierajmy wszystkie grzyby w okolicy, jakie są. Może coś znajdziemy. I przydałoby się również zacząć tą rudę darniową ogarniać, ponieważ to jest darmowe żelazo z torfu tak naprawdę. Tylko czekajcie, bo nie widzę aktualnie, co my do tego potrzebujemy, żeby to w ogóle odblokować. Bo rudę darniową jako taką mamy. Sztabka żelaza, no właśnie, jest. Łoju na razie nie posiadamy, nie będziemy tego robić. I nie widzę, kurczę. Jest ruda darniowa, zgniatarka rudy darniowej. Gdzie to jest? Niżej? Bo tego nie widzę kompletnie. Czekajcie. Zgniatarka rudy... O właśnie, tu jest coś takiego, dodali to. Jest. Czego nie mamy? Aha, rudy darniowej nie mamy, czyli trzeba wydobyć więcej torfu, jak dobrze myślę. Torf oczywiście się odnawia, troszkę długo, ale się odnawia. Dobra, wydobądźmy tyle. Brakuje im dratwy, czyli nie ma słomy, jak dobrze myślę. I powiem wam, że fajnie by było wydobyć również, znaczy wydobyć, w zasadzie to pościnać troszeczkę. Mamy tu owiec, mamy tu len. Jeżeli by się dało tego lnu troszkę więcej ogarnąć, to byłoby całkiem fajnie. Ale zetnijmy to wszystko, niech oni zrobią jakieś takie większe zbiory tego lnu, tego owsu. Co by tu jeszcze im można dać? Zawsze to jakieś nasiona, czemu by nie? Może nawet kupimy kury, kto wie, może jeszcze będziemy w stanie to w tym roku jakoś fajnie zdobyć. Tej słomy naprawdę ilość mnie poraża, więc również proszę to wydobywać wszystko. Mamy możliwość robienia desek, także super. Dobra, rudę żelaza możemy kupić, więc raczej będziemy kupować. Sprzedajemy trochę tych kłód, aż tylu ich nie potrzebujemy. Troszkę gałęzi, bo sobie to wydobędziemy. I uzyskaliśmy troszkę kaski i rudę żelaza kupujemy. Dobra, macie jeszcze troszkę tego, żeby kasa się nam zgadzała. Powiedzmy te 100 monet. Możesz sobie iść. Także wypraszamy. I mamy kolejnego handlarza, czyli Michaela. Tak, co on tu ma ciekawego? Co my możemy sprzedać? W zasadzie tylko wrzos, a kupić możemy brukiew bądź gałęzie za w sumie całkiem śmieszną cenę, ale również nie potrzebujemy tutaj korzystać z jego, że tak powiem, usług i możemy w końcu robić deski. Także deski produkujemy na bieżąco, desek bym chciał mieć dużo i gałęzi oczywiście ten 1000 powiedzmy, żeby był. Także żeby cały czas ktoś to robił. Wiecie co, dostawimy jeszcze jedną stertę gałęzi. Tą stertę gałęzi dostawimy sobie... Powiedzmy tutaj drugą, niech będzie. Okej, możemy już również robić kuźnię, na której możemy zacząć sobie trzymać
inne rzeczy. 100 z desek, czy to wpływa na to? Okej, nie wpływa, więc deski. Dobrze by to było tu trzymać i zrobić osobną kuźnię, ale na razie postawimy to tutaj, potem to przeniesiemy do środka i powinno być spoko. Możemy zrobić kuźnię i możemy zrobić stojącą pochodnię, spoko. Także na bieżąco gdzieś to wszystko się powinno robić. Jak my z popiołem stoimy? Okej, całkiem spoko. I możemy również zgniatarkę rudy darniowej zrobić. I to sobie oczywiście zrobimy. I zrobimy to, wiecie co, od razu może gdzieś tutaj przy tym torfie. Niech to będzie tutaj, oni to najwyżej będą potem przenosić. Nie widzę problemu, zrobimy sobie tutaj takie stanowisko. Ścieżka na ściółce również się odblokowała, więc fajnie. Dobra, mamy wędzarkę, więc zaczynamy wędzić mięso. Chcemy go mieć dużo, tak samo jak i grzybów. No myślę, że z 200, no może być nawet i z 200. Niech to się robi na bieżąco. Będziemy zużywać, wtedy będzie raczej chyba spoko. No i to się zaczyna powoli robić. Jedzenia mamy no na 3 dni, nie za dużo, ale myślę, że to chwilowo wystarczy na zaspokojenie wszelkich naszych potrzeb. A, i oczywiście nie mamy już gliny, więc bieramy glinę. I dachu chyba jeszcze robić lepszego nie możemy. Cały czas tylko z kamienia, a szkoda. Przydałoby się robić, zrobić ten dach cały. Ale do tego chyba potrzebujemy gwoździ. Więc kuźnię również postawimy. Kuźnia jest palna i to jest problem. Ale gdybyśmy to postawili tutaj na razie, to nic się... Nie, spali się dach. To jest problem. Właśnie, bo dach się jeszcze może zapalić. I tu się pojawia właśnie problem. Dobra, inaczej zróbmy tak. Postawmy na razie tą kuźnię tutaj. Regał się raczej nie zapali. Raczej w ogóle się nic nie zapali. No, niech sobie to tutaj powoli robią. Sztabek nam brakuje, ale to nic nie szkodzi. Poszło na wędzarkę. Ale to jest rzecz, której potrzebujemy, ponieważ wędzone mięso no zdecydowanie dłużej przetrwa niż takie ugotowane. Więc powoli tego ugotowanego mięsa będziemy się starać trzymać troszeczkę mniej, tak żeby na ewentualne bieżące potrzeby szło. Ale jednak będziemy się starali trzymać to lepsze. Dobra, tu widzę, że ładnie wszystko pościnali. Co my tu w ogóle mamy? My tutaj mamy... O, brukiew. Dobra, pozbierajmy to. Czemu by nie? Czy jest tego więcej? Nie widzę, ale widzę jeszcze kolejną brukiew tutaj. O, i możemy to piec. Także też spoko, więc najwyżej 5 niech sobie tego trzymają. Tak o. Możemy również siać brukiew. To też spoko. Dobra, i tu będzie przy magazynie taki tartak, miejsce do suszenia jakichś skór, muckarnia. Myślę, że to będzie spoko. No i tak, później jak nam postawią, to będzie wszystko fajnie, bo zaczniemy robić gwoździe. A z gwoździami będziemy w stanie już zrobić tutaj sobie dach. Taki porządny z dachówek, żeby nie robić półśrodków. Zrobimy niepalny i powinno być wszystko spoko. Zastanawiam się, czy nie chciałbym jeszcze tutaj postawić ścieżki, ale chyba nie. Przy ceglanej podłogi, może na wyjście również. O, w ten sposób. Dobra, jeszcze 5 sztabek brakuje, ale już się wypala. Więc będziemy mieli zbudowaną raczej kuźnię. I mamy zgniatarkę rudy darniowej, więc to robimy na bieżąco. Jak tylko jest, żeby się robiło z tego wszystkiego, co jest tutaj. I czy my mamy jakiś pojemnik na tą rudę darniową? Wydaje mi się, że chyba nie. Że chyba nic takiego nie posiadamy. Kosz na glinę? Nie. Niestety nic takiego nie ma. Palety na ziarno, jakieś na sztabki. No ale nie. Nic takiego nie mamy. Niestety. Co tutaj w ogóle jest? Szczur. Co tutaj robi szczur? Niech go ktoś weźmie i coś z nim zrobi. Fajnie by było. Dobra, wygląda to, powiem wam, całkiem w porządku. Nawet, że mi się to podoba, jak jest tak jak obecnie. Choć jeszcze troszeczkę tutaj, wiadomo, do roboty mamy. Okej, okay. Ramenik do spania, bo czas najwyższy. Właśnie zlećmy w ogóle jeszcze zrobienie tunik z futra. Myślę, że 6. I tak samo płaszcze, tak samo czapki.
Niech tego będzie po 6. Raczej nie mamy na tyle skóry. Jak tak patrzę, to tą skórą jest dość biednie. Tylko 12 suchej skóry, więc to wiele nie ma. Zobaczmy, czy w ogóle są jakieś tu dzikie zwierzęta w okolicy. Tak osobiście nic nie widzę. O, czekajcie, tu coś jest. O matko, ale czy oni będą w stanie to zrobić? Wydaje mi się, że nie. Mamy w ogóle 10 dzień lata, więc za chwilkę zaczyna się jesień. Więc dziś skupiłbym się zdecydowanie na tym, żeby zacząć zbierać dużo jedzenia. Więc fajnie by było, gdyby upolowali coś z tych zwierząt i zaczęli robić zdecydowanie wędzone mięso. Dobra, jak w ogóle wygląda to wszystko? Okej, okay, czemu my słomy nie transportujemy na stogi? Tego troszeczkę nie rozumiem. Czemu wy tak nie robicie? Aha, bo mamy więcej słomy niż potrzebujemy. Dobra, niech zwiększy się limit. Myślę, że łodyg lnu również niech limit się zwiększy. Ziaren możemy również pozwiększać chyba na około 500 ten limit, bo będziemy bez problemu mieli więcej, a zawsze lepiej ten limit, żeby był do góry, aniżeli był no po prostu niższy. Dobra, cały czas w ogóle brakuje węgla, więc może trzeba by zrobić dwa mielerze. Czy ta kuźnia w ogóle powstaje? Mamy też jej wyższy priorytet, delikatnie. Dobra, oni się zajmą tym, co trzeba i trzeba by im znaleźć kolejną rzecz do roboty. Więc myślę, że damy im zbieranie gliny, żeby było troszkę więcej zapasu. Damy im również zbieranie gałęzi, może już nie trzeba, ale myślę, że kamienie jakieś by się jeszcze przydały. Przydałby się jeszcze torf. Pozbierajcie tego torfu troszeczkę, niech jego będzie więcej. Budować na razie nic nie będziemy. Wydaje mi się, że nie ma potrzeby. Słomy będzie więcej, ale dajmy im jeszcze zlecenie na zebranie tego owsa. Co my tu jeszcze mamy? Jakąś trawę, nie trawę. To niech sobie to wszystko pozbierają. Fajnie by było zebrać len, więc również dajmy im zlecenie tutaj. I poszukajmy, czy coś sensownego do wydobycia. Jeszcze tutaj mamy oset. Możemy go troszkę wydobyć jako te zioła, bo tam możliwe, że do czegoś to będzie potrzebne. I może troszeczkę wrzosu. Czemu by nie? Czy my mamy kilofy w ogóle z narzędzi? O, to jest pytanie. Mamy dwa sierpy, mamy, wszystko jest. Łuki są, kosze są. Flety również są. Przydałby się jeszcze jakiś regał na te flety, więc dajmy jeszcze jedno zlecenie. I regał na instrumenty tutaj, powiedzmy, postawmy. I ostatnią z prac dajmy im do zrobienia, czyli wydobycie tego żelaza całego, które jest tutaj. Sporo zadań, jak widzicie, 266, także będzie co robić. O, a tutaj w ogóle dlaczego nie ma dachu? To jest ciekawe dość. Czyżby to drzewo było tutaj przeszkodą? Czekajcie. Czy po prostu nie może tutaj ta strzecha być? Aha, potrzebne wsparcie. Ale przecież ja dawałem tutaj ścianę z kłody. Dlaczego jej tutaj nie ma? Dlatego tego pewnie nie zbudowali. Dobra, pani Mary przyszła. Daje nam węgorze na sprzedaż. Możemy korę sprzedać. Troszkę tanio. Możemy sprzedać siano. Siana aż tyle nie potrzebujemy. Możemy trochę torfu sprzedać. A nasiona lnu możemy dać parę desek. Na wyposażeniu troszkę mamy. No i czy my byśmy chcieli kupić koguta? Psa. Jarmuż, węgorze i lochę. To jest dobre pytanie bardzo. Wiecie co? Kupimy sobie tego koguta. Na razie damy mu żyć, że tak powiem, w magazynie, więc postawimy mu od razu, czy to będzie w rolnictwie, nie, czy to będzie barłuk zwierzęcy. Tak. To będzie barłuk zwierzęcy. Dajmy na razie to do magazynu. Myślę, że nie będzie tam przeszkadzać to w żadnym stopniu. Dobra, możemy je już dać iść. Na co te sztabki żelaza nasze idą, to ja kompletnie nie wiem. Ale jestem bardzo ciekawy. Dobra, oni się tym wszystkim fajnie zajmują. Handlarz poszedł. Czy cokolwiek w ogóle upolowali? Ej, upolowali z tego coś. Super. Upolowali dwa zwierzaki. Więc będziemy mieć więcej jedzenia. Możemy od razu jeszcze dać im
misję na zbieranie jagód, wszystkich w okolicy najlepiej, to wtedy będą mieć te jagody, nie będą zużywać tego, co my tutaj, wiecie, mamy odłożone, ewentualnie jakieś ugotowane mięso, coś zjedzą. O, podroby na patyku w ogóle. Ciekawa sprawa. To pewnie wymaga oczywiście... Dobra, no. No zróbcie parę, no czemu by nie? Troszkę tego mięsa, jak widać, jest, także spoko. Ten baruk też fajnie, gdybyście jeszcze dzisiaj postawili. Byłoby naprawdę spoko. Wiem, że zadań macie sporo, ale myślę, że sobie z nimi bez problemu poradzicie. Ale ja tak patrzę, a już 40 minut odcinka zleciało, także całkiem sporo. Naprawdę mega przyjemnie mi się gra w tą grę. I jak zapewne widzicie, no bardzo, bardzo, naprawdę bardzo fajnie to wszystko idzie. Ja jestem mega zadowolony, dlatego też mam nadzieję, że wpadniecie na live z Rimworlda, jak taki się pojawi, a pojawi się pewnie niedługo. Więc tutaj będziemy kończyć. Jeżeli oczywiście chcecie, to zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, komentarz, co bym tutaj mógł zrobić, jak wam się podobało, który moment odcinka gdzieś wam zapadł może w pamięci. No i co mogę powiedzieć? Trzymajcie się do następnego odcinka i hej!